Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem tylko powiedzieć, iż w dzisiejszym odcinku będzie to wyglądać w ten sposób. Najpierw sobie zaczniemy miasto, później będziemy nim ten jeszcze budować jedną dzielnicę i jeden węzeł taki komunikacyjny dla autobusów, a na sam koniec będzie timelapse, więc czekajcie do końca, albo chociaż obejrzyjcie nawet samo zakończenie, bo to jest niezły timelapse, nad którym się napracowałem i jest naprawdę co oglądać. Mniejsza z tym, zaczynamy odcinek. Witam Was tutaj, cześć, witam Zobacz. I zapraszam Was na ostatni odcinek z Skyscanner z PlayStation 4. Miasto szczęścia, miasto ogrodów. Czemu ostatni? Ponieważ ja niestety muszę dograć tę część materiału, czyli początek z późniejszego momentu, ponieważ jak zawsze coś się nie nagrało na PlayStation 4. Ale mniejsza z tym, w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie, a raczej nawet na pewno uda nam się wygrać ten scenariusz. Natomiast jak będzie dzisiejszy odcinek wyglądać? I co będziemy dzisiaj budować? A to jest prosta sytuacja. Po pierwsze zbudujemy sobie dzielnicę okrągłą obok lotniska. No i tak, żeby Wam jej zbytnio nie pokazać, to tylko powiem Wam, że będzie się znajdować obok właśnie tego, że tutaj lotniska. Z tyłu za kamerą. Możecie sobie to wyobrazić. Więc za chwilę zobaczycie progress update, jak tam dalej to się dzieje. I dalej za tą dzielnicą, tutaj też są autostrady nowe wybudujemy, żeby to krajowe, metro i tak dalej. Powstanie nowa dzielnica dla autobusów, jako taki jeden główny węzeł autobusowy i w ogóle. Także będzie się działo, to będzie nasz główny cel dzisiejszego odcinka. No i oczywiście na sam koniec, tak jak mówiłem, będzie timelapse. Mniejsza, bez przedłużania, już Wam pokazuję, co tam się dzieje w kolejnym progresie, update'cie. Lecimy! Powiem Wam, że całkiem nieźle mi tutaj idzie. Jak widzicie, mamy tutaj tak, tu zrobił się z tego węzeł, ale to jest tylko chwilowy, w sensie to prawdopodobnie tutaj pozostanie, bo tutaj już jakieś autobusy jeżdżą i jak widzimy jest ruch. Tak, on jeszcze jest tutaj źle ustawiony, ale tak, plan na dzisiejszy odcinek jeszcze, co mam dzisiaj zrobić, to tak, po pierwsze to wjeżdża pod ziemię, takie jest założenie, że ma to wjechać gdzieś w tym rejonie tutaj pod ziemię i z jedną stację tutaj właśnie od tego postawimy tutaj pod ziemią, taki jest pomysł. I tutaj może na wylocie jeszcze damy jedną stację metra i dalej to wyjedzie sobie na powierzchnię i dojedzie sobie do naszego tutaj tego węzła przesiadkowego. Włącznie się połączy z tą linią metra, która jedzie stąd. Natomiast tutaj on też wjeżdża pod ziemię. Mamy kolejną stację gdzieś w tym rejonie. Później gdzieś tutaj i stąd tu wyjedziemy i puścimy sobie tę linię metra, aby ona sobie przejechała gdzieś tu obok tego mostu albo właściwie w jakimś nawet innym rejonie. I żeby wjechała nam w tą linię metra, albo nawet zrobimy sobie osobną linię metra, ponieważ tak, ruch tutaj w tymże rejonie jest po prostu mega. I ja nie mogę pozwolić, żeby się powiększał. Więc co tu dużo mówić? Tu będzie nasz nowy węzeł przesiadkowy dla autobusów wjeżdżających z miasta. Oni będą mieli darmowy wjazd do miasta prawdopodobnie, tu zrobimy specjalny zjazd. Oczywiście nie licząc tego wjazdu, ten nie będzie darmowy. Co się może nie będzie darmowy, może będzie trochę tańszy. Albo jeszcze zobaczymy. Będą mieli połączenie i kolejowe, i pasażerskie. Pociągi, jak widzicie, tutaj będą dwie linie. Jedna będzie jechać tędy, tędy i do naszego tutaj węzła, a druga będzie jechać bezpośrednio, no właśnie jeszcze nie wiem skąd. Prawdopodobnie ją puścimy, żeby ona pojechała tutaj ten kawałek i może tutaj jakąś ją przyciągniemy, żeby gdzieś dojechała, gdzieś nie. Tak, tu mamy ten jeden węzeł jeszcze, mega. I prawdopodobnie do niego jakoś to podrzucimy. Słuchaj, tutaj widzę, że się jakieś korki trzeba robić. To mi się bardzo nie podoba, bo tak. Ty musisz ruszyć na tyle szybko, aby ten mógł pojechać, bo wtedy się inaczej zaklinujecie. A tego na pewno bym nie chciał. No, tu jest. Tak, bo te linie są bardzo używane, te pociągowe. Okej, okay, ten ruszył, więc i ten ruszy, dzięki czemu ten będzie mógł... A nie, on jedzie w tą stronę. No dobra. Tak, tutaj będzie dzielnica dla naszego handlu i mieszkańców samowystarczalnych, to jest najważniejsze. I zacznę od przebudowy tej autostrady, żeby oni tutaj mieli dojazd. Jak widzicie, to nie jest okrąg, to jest na bazie okręgu, tak to tylko wygląda, że to jest okrągłe. Tu jest jedna ścieżka dla pieszych, też stwierdziłem, że w przyszłości pomogę się tutaj przydać, bo czemu by nie. I tu zrobiłem jedną ścieżkę dla naszych tutaj helikopterów. I to rozbudowałem i tutaj też są nasze helikoptery teraz i statkowce bazy, żeby stąd wszystko wyruszało, bo wiadomo.
I tutaj jeszcze jeden gaśniczy helikopter, bo czemu by nie? No mam mniej niż z moim ględzeniem, jedziemy z tą autostradą. Dobrze, tutaj sobie postawimy nasz właśnie węzeł. Jak może widzicie, cały czas jestem na pauzie i nie mogę wyłączyć tej pauzy z jednego prostego przyczyny. A mianowicie, jak sobie podejdziemy tutaj, to zobaczcie, ile nam brakuje. To jest około 170 kratek z zabudowaniem do wygranej. A ponieważ mamy popyt ładny na handel i w niektórych miejscach tutaj te 170 kratek bardzo szybko nam wleci, to ja jeszcze chcę chwilę podtrzymać ten napięciu, zanim tutaj to skończymy, ten scenariusz. I po pierwsze chciałbym skończyć tą dzielnicę. Żeby nie było, najpierw skończymy tą dzielnicę, ona będzie gotowa i dopiero wtedy skończymy ten scenariusz. Skończył? Nie. No dobrze, mniejsza z moimi dźwiękami i różnymi wydawaniami. Mamy tutaj do postawienia między... On miał być większy. Halo. Ja tutaj się naprawdę szykuję na jakieś wielkie boom i w ogóle. A to takie coś? Czekaj, dobra. Węzeł autobus, autokar. Węzeł autobus, metro. Dobra, to postawimy sobie. No, to już jest lepsza wielkość. Co do autobusów, to jeszcze nie wiem, skąd one tutaj się wezmą, ale węzeł to węzeł, tak? Dobra, no i dokładnie go poustawiam sobie całą resztę. No, wygląda całkiem ładnie, powiem wam, tak, na starcie. My go gdzieś już chyba mamy w naszym mieście, jeżeli dobrze kojarzę. Bo tak, tu jest węzeł, to nie jest to? Międzymiastowy terminal autokarowy, nie, to jest terminal, to jest węzeł. Czy ja już gdzieś takiego węzła nie? O tak, tu jest węzeł metro autokar. Tutaj im wrzuciłem ten mały, no, większy, to się nie da zbytnio wrzucić w tego typu rejonach. I tu jest jeszcze jeden mały, no to nie, to takiego dużego nie mamy. Nie wiem, to nasze miasto jest, ogólnie to jest naprawdę wielkich rozmiarów jak na scenariusz. No ma, co tu dużo mówić, teraz dookoła tego to sobie oczywiście obkręcimy drogą, no jest oczywiście w złym kierunku, ale mniejsza z tym. Ja sobie dajemy tu. Tu, swoją drogą, w tym momencie, kiedy ja nagrywam ten odcinek, mogę wam już powiedzieć, że na pewno w najbliższym czasie, a w najbliższym czasie nie wiem, kiedy się ten odcinek pojawi, tak? Ale naprawdę w najbliższym czasie się pojawi odcinek z tramwaju na Winnicę, bo dostałem świeżutkie informacje. Będzie jechać metro i jestem naprawdę bardzo podekscytowany tym, co dostałem właśnie tymi informacjami. Teraz pytanie, czy jak ja będę tutaj w nieskończoność otwierać te nowe linie, to czy ja w końcu będę mógł... Okej. Okay. Wrzucić tutaj, nie. Okej, okay, świetnie. A już myślałem, no a to sobie pozuwamy. Stworzyłem teraz 3 miliardy nowych linii autobusowych. Metro tutaj będzie dojeżdżać oczywiście naziemnie, nie nadziemnie, chociaż... Dobra, tu będzie nadziemne metro, bo ono jest tutaj zbyt pięknie wyprofilowane, żeby po prostu sobie tutaj pięknie wjechać. Stacja pasażerska, prawdopodobnie ją tutaj wrzucimy jakoś tak bokiem, albo tu od dołu, nie wiem, jeszcze zobaczymy, bo tutaj ona wjeżdża. I oczywiście, że oczywiście będzie stąd połączenie bezpośrednie z NASA, jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale właśnie z NASA tutaj tym torem będzie specjalna kolej jednoszynowa, więc tutaj postawimy duży węzeł kolejowy. Prawdopodobnie od tej strony i nasza linia metra, która tu będzie nad ziemią, będzie tutaj ta jeszcze druga, o ta linia, która jedzie, ona będzie wjeżdżać tutaj pewnie, jeszcze zobaczymy, tak, bo tutaj jest dosyć dużo możliwości, aż się chce tutaj grać. No jak to mam powiedzieć, no? Brakuje nam aktualnie 21 kratek. Co oznacza, iż jeżeli popyt nas nie zawiedzie,
to powinniśmy to dostać na przełomie paru sekund, ponieważ nam tutaj się buduje, o, nasze miasto tutaj, nowe linie autobusowe zostały popuszczone, a gdzieś tu, z tego co pamiętam, była zajezdnia autobusowa, tylko ona tutaj jest teraz, tędy jadą, w sensie nie pamiętam, gdzie ona była. Gdzieś była, tak? No jakoś tak się złożyło, że ona tutaj jeżdżą, bo zobaczcie, jest dużo tych autobusów. A, no i też oczywiście duży jest natłok tutaj autobusów, które jeżdżą. A ponieważ teraz jest tutaj jakiś masakra z tymi autobusami, no to widzimy, co się tutaj dzieje. Mamy tutaj oczywiście nasza dzielnica, się cały czas rozbudowuje. Ja jeszcze na nią dzisiaj będę pracować trochę. Oczywiście jest! Udało nam się! I dostałem trofeum, mam zwycięzcę! Niemożliwe, że skończyłem. Skończyłem z Green City wszystkie scenariusze. Ło kurczę. To jeszcze tylko na Total Disaster został. No dobra. Zwycięstwo w scenariuszu, gdy w mieście przybyło zieleni, wygląda o wiele lepiej, prawda? No, tutaj nie tylko zieleni przybyło. Zbuduj powody, dzięki czemu wygraliśmy. Zbuduj różne parki lub place, 10. Zbudowanych pól produkcji ekologicznej oraz lokalnej, 15 tysięcy. Średnie szczęście powyżej 85%. I osiągnij populację powyżej 50 tysięcy, gdzie mamy populację 130 tysięcy ponad. No, wygraliśmy, powiem wam tyle, wygraliśmy ten scenariusz, co nie oznacza, że skończyliśmy tę serię. To oczywiście tak, to oznacza jednoznacznie, że będzie ankieta co do nowego scenariusza, w jaki będziemy grać. To widzę, że tylko naturalizacja nam został. Ale to nie zmienia faktu, że jeszcze w dzisiejszym odcinku my to musimy skończyć to miasto. Wydaje mi się, że może być dzisiaj trochę dłuższy ten odcinek, ale mniejsza z tym. Co jeszcze jest do zrobienia? No po pierwsze, wszystkie szkoły i tego typu budynki są do postawienia w tej dzielnicy. Po drugie, linie tramwajowe muszą... Jedna linia tramwajowa będzie jechać tędy i tu prawdopodobnie sobie tu jakoś zrobimy kółko, albo wręcz pojedzie sobie tu może pod tym i tu sobie zrobimy kółeczko. Tak, tu może nawet nie być jakiś pomysł. Albo jeszcze gdzieś tutaj dalej. No, nawet możemy w sumie ją przyciągnąć, żeby tutaj przejechała. Tu się przebiła i tu sobie zbija kółeczko. A druga linia, tramwajowa oczywiście, będzie jechać sobie tu sobie wjedzie tymi różnymi zigzakami i dojedzie sobie tutaj. W teorii moglibyśmy puścić dookoła, oczywiście puścimy na tej linii okrążnej autobus. To jest na pewno plan, który zrobimy, zrealizujemy. No i oczywiście jest jeszcze plan, że w teorii moglibyśmy puścić tutaj linię tramwajową po środku, ale ona nie jest jakoś niezbędna i ewentualnie autobusy na tej linii będziemy puszczać. Ale to nie zmienia faktu, że jak widzicie, ta dzielnica jest już całkiem nieźle działająca. Stało się tak dlatego, ponieważ nad nią trochę pracowałem. No to dosyć odkrywczy bym powiedział. Ponadto jest tutaj mega węzeł, został zrobiony z tymi autobusami, jak widzicie. Teraz się zastanawiam. Tak. Dobrze się zastanawiałem, że ja zbudowałem ten węzeł w przeciwnych kierunku. Ale zobaczmy co się stanie, jak ja odwrócę te kierunki. Bo mi tak tutaj coś śmierdziało, powiem wam szczerze, mi tutaj wtedy coś śmierdziało, że to chyba tak nie powinno wyglądać. I teraz powinno to chyba trochę lepiej zacząć działać. Sprawdźmy. Przeładuję. Tak, tu są tylko cztery linie autobusowe, plus oczywiście mega węzeł dla naszej całej reszty. Teraz wtedy wszystko będzie iść na okrągło. I czy to będzie działać? Nie mam żadnego pojęcia teraz. Bo teraz wszystko musi zrobić w stodii kółko i drugie kółko, żeby wyjechać. Ja to zaraz poprzestawiam, żeby to było. Bo tutaj zrobiłem, o, tu zrobiłem taki węzeł i się zastanawiam, czemu ja go muszę robić. I już wiem, że to był dobry powód zastanawiania się, po co ja go musiałem robić, skoro on był kompletnie zbędny. No ale mniejsza z moim zbędnym i w ogóle. Mamy metro. I stąd linia metra będzie jechać tu przejeżdżać, tu do nowej stacji, tej tutaj. Ona jeszcze nie jest używana. Tu jak widzicie jest multum ludzi korzystających z tego wszystkiego. To dlatego, że tutaj, no jak widzicie, są korki. I to widzę, że korki w jedną i w drugą stronę. Gdzie ten korek idzie? Ten korek jest tu na stację i tu przez stację i dalej się ciągnie. Tu te pociągi wjeżdżają w tu. Nie, niemożliwe, że jest korek w tunelu. Nie, to się coś zakorkowało trochę. Bo czekajcie, sprawdźmy to. Się sobie podejrzymy. No faktycznie jest jakiś korek. A, bo oni wjeżdżają w ten tunel i jak jadą do tego dworca. Faktycznie jest korek. To faktycznie jest korek do tego towarowego dworca. I dzięki czemu aż tak dużo tych pociągów chce jechać? Czekajcie, sprawdźmy w takim razie, skąd te pociągi mogą jechać.
do tego dworca towarowego. Widzę, że on jest zbyt dobrym strzałem w dziesiątkę. Trzeba będzie mu zrobić drugi wjazd, albo ruch jednokierunkowy. Ja mam pomysł, jak to zaraz zrobimy. Okej, okay, oni jadą pewnie z tego przemysłu głównie, no bo to jest nowa część tego, tak? No, nieukończona linia, tak? Za chwilę tym się zajmę. No i na nasza linia metra będzie jechać właśnie tędy, tu, pod tym korkiem. Tu bez żadnej stacji ona jedzie, to od razu mogę powiedzieć. Wyjeżdża tutaj, ponieważ lepszego przejazdu przez tego typu miejsca nie ma. Wyjeżdża tu, tu ma stację jedną. O, ładuje się, laguje się. Tutaj jedną stację dorzuciliśmy też. O, jeszcze nie ma linii, no bo nie mam okazji puścić. I stąd jak wszystko przejedzie, dojeżdżamy do tutaj nowych rejonów, gdzie to będzie wszystko dobrze działać. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, nasze stacje metra, te zwykłe, które były kiedyś, nazywają się teraz podziemna stacja metra. Jakby nie wiadomo, co to by teraz było. A, no i oczywiście pociągi tutaj zostały podpięte z każdej strony możliwej, czyli jeden jedzie ten, który jechał stąd i druga linia, która jedzie bezpośrednio z tego toru, z tego peronu. I chyba sądzę, że może być całkiem nieźle. Zobaczmy. No, jak na trzy pociągi i nie wiem, cztery stacje jest całkiem nieźle. I oczywiście kolej jednoszynowa do tego portu, która póki co nie ma jakichś niesamowitych lotów, ale sądzę, że to się po prostu jeszcze może zmieni do końca scenariusza. Wiem, że ma nie dużo czasu, ale mniejsza. Dla metra strasznie się laguje. Ja wiem, że wygraliśmy scenariusz, ale naprawdę nie trzeba. Dobra. Mniejsza z moim męczeniem was. Puszczam tam linię, przebuduję to i za chwilę jeszcze się zobaczymy na raz. No mam nadzieję, że mi się uda jeszcze wydobyć. No i puścimy sobie linię tramwajową i metro za chwilę od razu. Teraz już na waszych oczach, żebyście widzieli wszystko. Proszę bardzo, że tutaj faktycznie te linie później puszczam, a nie tak, że mówię. I w końcu są dwie linie tramwajowe tutaj, jak widzicie, puszczamy. Ale one po prostu będą jeździć w okręgu. Jedna bez żadnych pętli. Po prostu będą przejeżdżać dookoła tej całej dzielnicy. Stwierdziłem, że chyba tak będzie lepiej dla tej dzielnicy. Przynajmniej tak, takie mam moje jest odczucie. No. Znaczy, czy tak jest, czy tak nie jest. Możecie zresztą sami ocenić najlepiej. Tak, tutaj ta linia trochę skręca. Później tutaj dorzućmy ten przystanek. Tak. Tutaj tak trochę jedzie dziwnie, ale co najmniej, ale dobra. Dalej tu. I pamiętajcie, nie ma znaczenia, co szybciej zbudujecie w Skyline, z tego co kojarzę. Oni i tak wybierą zawsze najszybszy i najdogodniejszy dla siebie środek transportu. I oni nie patrzą, czy jest zatłoczony ten środek transportu, czy nie. No i po prostu wybierają najszybszy i dla nich najlepszy. Także tak to jest, że taka drobna dygresja, żebyście się zastanawiali, jak to najlepiej to zorganizować. To właśnie teraz wytłumaczyłem. Nie da się. Tu dorzućmy ten przystanek i tutaj wracamy już do środka. Linie autobusowe zrobię pomiędzy odcinkami już później. No i tak to wiecie zresztą, jak to jest. No a ta druga linia, tak, tutaj dorzucimy do tej drugiej linii przystanek, bo to mi się przyda. No i tutaj skręcasz i jak skręcasz, to masz przystanki w tych miejscach, gdzie skręcasz. W sensie już za przystankiem. Tutaj, z tego co kojarzę, są tylko dwie linie. Dwie linie w dwóch kierunkach, więc nie powinno być w teorii żadnych korków. Łącznie cztery linie, co oznacza naprawdę duży ruch. Jak widzimy, pieszych tutaj też jest dużo. I oni się tutaj kręcą, no jak widzimy, w różnych kierunkach. Tutaj idą na przykład na lotnisko, tu też idą na lotnisko. Z lotniska korzysta dużo ludzi, z tego jeszcze więcej ludzi, a z tego mało. No z tego mało, no tak, ale to tak zazwyczaj jest. Z tego już jest więcej nawet osób. Zobaczmy, jak na tym wygląda sytuacja. No dobra, mniejsza z patrzeniem, lepiej to przeciągnijmy. To tak, teraz szybko przeciągnę tą linię metra, wiadomo gdzie, na ten drugi koniec.
I przeciągnijmy sobie teraz w tym momencie tę drugą linię. Już tutaj wam pokażę to, bo to jest sposób. Niech się nie zlaguje. I teraz tak, żeby tutaj to dobrze działało od drugiej strony. To się tak, jeżeli chcecie zrobić, żeby nasz tutaj właśnie ten wspaniały pociąg meta. Teraz tak, nie wiem czy mi się to uda zrobić, tak? Bo tutaj od tej strony trzeba byłoby wtedy, żeby wjeżdżał na drugi tor, co nie? Kojarzycie tą sztuczkę może. I tak, jeżeli tak to działa, to jest dobrze. Sobie zrobimy tutaj, tu skrót, tu cyk, cyk, cyk. I dzięki temu w teorii, teraz jak puścimy ten pociąg, to on... tylko musimy sobie z niego znaleźć, on tu był. On był tu. To on w teorii teraz pojedzie na drugi peron. To jest sztuczka rodem z Cities Skylines godna. Czytaj przez satelity NASA, spróbuj, a może się uda. No i tak, widzę, że jednak się nie chce udać. Ale to zaraz naprawimy, spokojnie. Czyli czekaj, jeżeli teraz kliknę tą linię, to tak, to ona też się nie chce przestawić. A wiecie, co to oznacza? To oznacza nic innego jak to, że ta linia musi mieć teraz tutaj coś, co w teorii nie ma sensu, znaczy. Ale jak widzisz, wszystko ma sens, trzeba zrobić obwodnicę, żeby ten nasz pociąg mógł zawrócić i jak widzimy, już się przestawił, od razu ładnie, pięknie. Teraz możemy wyburzyć to i naszą obwodnicę. Tak, bo my oczywiście z nimi będziemy tak wykorzystać. O, że jeszcze inny. Tu jest masa tych tuneli metra, zresztą sami widzicie tutaj to one. Metro w tym mieście to jest jedna z tych rzeczy, które mi się naprawdę faktycznie udały, bo one jeżdżą jedno na drugim, na trzecim i na czwartym. A to co to jest za tunel? Pociągowy, uuu. Widzę, że się nie chce już podłączyć. Ciekawe, który został teraz źle wybudowany. Właśnie w tym problem, że ja nie mam zielonego pojęcia. Dobra, spróbujmy coś z tym zrobić. Dobra, kryzys jest naprawdę dosyć szybko nawet, bym powiedział. Przyciągnijmy sobie teraz na naszą linię, bo to już czas. Tak, co najmniej. Dobra. Łapiemy sobie za to zakończenie. Puszczamy to sobie do naszego dworca, gdzie on jest. Zgubiłem się więc w własnym mieście. Tu. A, no tak, zapomniałem przeciągnąć to tutaj teraz. Teraz to trzeba podłączyć, to wyrzucić. Skiskanie jest teraz bardzo zajmująca. Czas. Gda. I w teorii w ten sposób nasze linie teraz powinny już się włączyć. Sprawdźmy sobie tak. Z tej linii korzysta 402 osoby. Jak widzimy jest teraz strasznie długa, dzięki czemu nawet nie widzimy przystanków. No bo tutaj na razie nie widzę jeszcze jakichś dużych zmian. A tutaj też. No ma, no to dopiero później zobaczę sobie, a ja jeszcze oczywiście tutaj mam dla was do zakończenia to trochę, a ja muszę w tym momencie skończyć na pewno nagrywanie. No ma, tu widzimy, że ludzie idą, świetnie. Idą, idą. Te stacje w ogóle są różnymi kątami poustawione, bo tutaj wcześniej tam dzielnicę... Najpierw zaplanowałem całą komunikację, może na tym napisie widzieliście, a później dopiero wszystkie, cały układ dróg układałem. Dlatego one są tak w miarę realistycznie poukładane. Tak to powinno być. No i ta dzielnica całkiem źle nam się już rozwija. Nawet chyba niedługo będzie zakończenie. No i w ten sposób kończymy tą naszą serię. Jak widzicie, nasze miasto naprawdę wygląda na... obiecująco, nie jest idealne to, co mogę powiedzieć na początku. Jest parę rzeczy, gdzie kotkują się pociągi. Nie wiem, na przykład tutaj. Ale no wiecie, to już są miejsca, w których no po prostu niektóre miasta mają tak i tak powinno w sumie nawet być. Tak jak macie zachodni, wschodni w Warszawie, to tak to właśnie mniej więcej wygląda. Ja tutaj dodałem jedną linię kolejową, towarową, że nasze pociągi towarowe mogły teraz tędy jechać. Tutaj jeden dworzec towarowy, z którego multum ludzi korzysta. I właściwie tyle. No i oczywiście poukładałem wszystkie, posegregowałem linię. Tutaj jeździ też autobus już. No także ogólnie już teraz tutaj w tym mieście bym powiedział, że jest całkiem nieźle. Wszystko jest wybalansowane. Taki jest łączna zarobek miasta. No jak widzimy, chwilowo jest na minusie, ale on cały czas się buje, tak? Przed chwilą spłaciłem wszystkie kredyty, dlatego też jest... mało pieniędzy. Dobrze, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że ta cała seria wam się podobała. I nie, bo tak pozostałem, jeszcze nie kończę odcinka. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Natomiast
Na sam koniec tego dzisiejszego odcinka, ponieważ to jest koniec tej serii wielkiej, która no, ma w swoją nogą już naprawdę dużo odcinków, będzie timelapse podsumowujący i pokazujący całe nasze miasto, jak ono pięknie tutaj wygląda. Więc nie będę dłużej przedłużać, zapraszam Was do końcowego timelapse'a. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny scenariusz, który się już niedługo zacznie, to oczywiście będziecie głosować w ankiecie, który to będzie scenariusz przedłużania. Zaczynamy timelapse'a. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Check it out now.